ubiegłym roku, w 2020 roku, właściwie pod koniec 2020 roku, otrzymaliśmy nowy singiel pod tytułem Nieuchronne. Ma być to zapowiedź twojego nowego albumu zapowiadającego zupełnie nowy rozdział muzyczny. Jak on będzie wyglądać, ten nowy rozdział? Rzeczywiście piosenka jest dla mnie magiczna, jest wyjątkowa i rzeczywiście zapowiada nowy rozdział. Ja muzycznie moje poszukiwania zaczęłam już kilka lat, dobre kilka lat temu. Taki miałam pierwszy swój, taką pierwszą próbę nieśmiałą przy mojej pierwszej płycie One, którą współtworzyłam z Jankiem Smoczyńskim. I rzeczywiście to były poszukiwania. W jakim gatunku się odnaleźć, bo przez te lata spędzone w teatrze próbowałam bardzo wielu gatunków i muzycznych, i śpiewania, i stylistyki, i to też mi nie dało takiej konkretnej jednej odpowiedzi, bo chcę odnaleźć, w nich wszystkich próbowałam po prostu i się gdzieś rozwijałam, to było wspaniałe, ale był ten moment, że ja musiałam znaleźć swój jakiś charakter pisma, swój język, też umieć się otworzyć. Na tej pierwszej płycie jeszcze chyba poszukiwałam bardzo mocno, chociaż fajnie, że zrobiłam te pierwsze swoje kroki i wykonałam je i rzeczywiście potrzebowałam jeszcze troszkę czasu. Minęło chyba 6 lat od tej pierwszej płyty, kiedy zdecydowałam się na współpracę z Sampler Orchestra. Ja się cieszę bardzo, że Staszek z Pawłem popatrzyli na mnie nie jako Nataszę Urbańską, artystkę musicalową, tylko oni to wszystko odcięli takimi grubymi nożycami i spojrzeli na mnie jak na muzyka. Zdali mi też tą szansę komponowania, tworzenia, proponowania. To było świetne. Ja szukałam bardzo długo takich ludzi, którzy rzeczywiście bez tego całego kontekstu będą potrafili na mnie spojrzeć na świeżo. A ten cały mój background za mną jest. To, na czym ja dojrzewałam, gdzie ja się wszystkiego uczyłam, teatr buffo, to wszystko mnie stworzyło jako artystkę i to jest wspaniałe, ja to doceniam, bardzo szanuję ludzi, z którymi współpracuję nadal, bo to nie jest tak, że ja otwieram nowy rozdział muzyczny i odcinam to, co było. Nie, ja jestem ogromnie dumna z tej całej mojej przeszłości. Ona mnie budowała jako też człowieka, nie tylko jako artystkę. Stąd też pierwsza piosenka i taka wyjątkowa dla mnie, właśnie Nieuchronne, ona powstała... Nawet ostatnio sobie liczyłam, mówię, rok temu zamknęli nas, pandemia się zaczęła, to było 3 lata temu, jak ja weszłam do studia. I pamiętam pierwsze dźwięki tej piosenki, ja miałam ciary, ja wiedziałam, że to by się nie wydarzyło podczas tworzenia tej płyty, to jest ta piosenka, to jest, ona gdzieś w moim sercu głęboko jest, mam do niej ogromny sentyment już, bo rzeczywiście już pół roku minęło od pierwszego mojego singla. No i właśnie ten utwór, myślałam bardziej, że jest odpowiedzią na tą całą pandemię, bo mówi o tym zagubieniu w internecie, tak, w tych mediach społecznościowych, które bardzo uaktywniły się w ubiegłym roku przez lockdown, prawda? Wszystko przenieśliśmy do internetu. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że ma pani rację, bo ja też jak przejrzałam, znaczy tak ją jakby przefiltrowałam tę piosenkę w okolicznościach pandemii, to stwierdziłam, że ona jest bardzo aktualna. Ja ją zaczęłam pisać zanim to wszystko się wydarzyło, czyli już troszeczkę obserwując nasze relacje, gdzieś zagubione te relacje, ta bliskość, czyli te wartości, które tak naprawdę są najważniejsze, najprostsze, ale już zupełnie jakby zapomniane przez człowieka, bo w tym pędzie gdzieś do przodu i jakby w tym świecie social media czy zapominamy o drugiej osobie, właśnie o dotyku, o spojrzeniu, o posiedzeniu nawet razem, a nie patrzeniu się cały czas w szklany ekran. No i to mnie też gdzieś zmusiło, też obserwując moją córkę, mojego męża, mnie, ja sama łapię się na tym, że ja cały czas rano pierwsze co robię, sprawdzam, co się wydarzyło na Instagramie, to nie jest normalne. I też próbuję się jakby tak stopować. Jako artystka nie mam wyjścia w tym czasie, bo to jest jedyne medium, żeby się kontaktować z moim widzem, z moim odbiorcą, w ogóle z ludźmi. Moja córka też nie ma wyjścia, bo musi się uczyć poprzez komputer, a później chce się po prostu pogadać, poczatować ze znajomymi, więc jesteśmy troszeczkę uzależnieni od social media i ta piosenka troszeczkę o tym wyprzedziła ten czas.
Teraz tym bardziej jesteśmy skazani na łączenie się poprzez internet, a on też ma dużo fajnych, wartościowych rzeczy, z których można korzystać, ale też dużo zupełnie niepotrzebnych śmieci, które gdzieś nam zaprzątają głowę i odciągają nas od meritum, od takiego najważniejszego momentu bycia ze sobą tu i teraz, bo to gdzieś to jest taka dla mnie najważniejszy moment i największa wartość w życiu, żeby mieć tą drugą osobę obok siebie, do której możesz się odezwać, możesz z nią sobie pomilczeć, na którą zawsze możesz liczyć, no żeby się tak nie dać zagonić ten kozi róg, którym jest internet. Dokładnie. Drugi singiel zapowiadający właśnie ten album to Ile? Utwór o dwóch światach. Jakie są te dwa światy Nataszy Urbańskiej? Zawodowy i prywatny? A to jest taki świat, no większą część mojego życia, jak sobie teraz tak patrzę na to, to był jednak teatr. I moje zaangażowanie w ten teatr, jakby wszystko było skupione na tym, co się dzieje w teatrze i jak ja się rozwijam. To jest moja kreacja, to jest moment skupienia w garderobie, to jest wszystko, na co ja pracuję od 26 lat. A ta druga Natasza, to jest ta Natasza, która przychodzi do domu, ona ma w sobie potrzebę takiej osobistej wypowiedzi, swoich dźwięków, nie tych narzuconych, czy tych jakby też takich możliwości jakby ekspresji w teatrze, ale to wszystko nie są moje kompozycje. Ja miałam tą potrzebę, ja ją tak zatupywałam, gdzie ja nie jestem kompozytorem, ja się nie powinnam wychylać, ale to gdzieś we mnie dojrzewało i stwierdziłam, dlaczego mam nie spróbować nagrać swojej muzyki. Mam tą potrzebę, dojrzałam chyba też do tego. To ja jeszcze wcześniej nie byłam na to gotowa, jeszcze parę lat temu, ale przez te lata też no i występowania na różnych płaszczyznach zupełnie. Byłam także i asystentką, ja także też podpatrywałam sobie podczas różnych projektów, czy brałam w nich udział jako artystka, dojrzewałam i gdzieś też podczas tej drogi nauczyłam się bardzo wiele też o sobie, że ja także mam coś do zaoferowania jako Natasza, jako, nie jako Pola Negri, bo to jest wspaniałe, to mnie wszystko rozwijało i jestem przeszczęśliwa, że taką szansę w ogóle dostałam. Ale jest taki moment, przychodzi taki moment, ja taki moment mam, że teraz mam coś swojego do zaoferowania i chcę się tym dzielić. I znalazłam wspaniałych ludzi, którzy potrafią mi to w dźwięki ułożyć, ja komponuję, także piszę teksty nieśmiało, bo tekst do Ile napisał dla mnie ten typ Mes. I to jest wspaniałe, jak on świetnie, jakby, a może to jest dlatego właśnie, że on stoi z boku i on to widzi, jak on to świetnie ujął, rzeczywiście te dwie Natasze, on poznał tą drugą Nataszę, a znał wcześniej gdzieś z mediów pewnie tą pierwszą. I to chyba dzięki niemu. Ja też sobie uświadomiłam o tym, że to jest, że te dwie Natasze to jest taki zlepek magiczny, który tworzy mnie jako i artystkę, i jako kompozytora, jako kobietę, jako człowieka. A kiedy możemy spodziewać się płyty? Właśnie, płyta miała być jesienią w zeszłym roku. I cały czas mi się wydawało, że to taki odległy termin, że to jeszcze zdąży z tym wszystkim, bo wszystko już jest tak naprawdę zamknięte. Jeszcze została jedna piosenka do nagrania po polsku, no bo zazwyczaj zaczynamy od demówek w takim szwedzko-angielskim. I tak naprawdę mamy zgrany cały materiał, już nagrany. Ja oczywiście w ramach, że jeszcze trochę czasu zostało, wpadam do studia i jeszcze poprawiam, i jeszcze pracuję nad tym. Fajne, że jest ten taki czas, darowany czas, że ja jeszcze mogę wprowadzić jakieś zmiany. No i planujemy oczywiście jesień tego roku. Nowa fryzura? To też nowy rozdział? No, to jest chyba taki też mocny znak, że przyszło nowe, że coś się wydarzyło we mnie, też bardzo głębokiego i mocnego. To jest dla mnie muzycznie, stylistycznie też bardzo ostry zakręt i też taka ostra decyzja, bardzo odważna dla mnie też. Ja nigdy nie spodziewałam się, że ja i grzywka, to nie szło nigdy w twarz. Ja jako nastolatka obcinałam sobie grzywkę kilkukrotnie, próbując, że może jednak grzywce będzie świetnie, wyglądałam zawsze strasznie. I później było nigdy, nigdy więcej. Po czym teraz był taki moment, że ja musiałam się po prostu zmienić. We mnie takie zaszły zmiany. Ja tak się, wiesz, gdzieś pootwierałam przy okazji współpracy z Sampler Orchestra
podczas szukania inspiracji, podczas jakichś tworzenia nowych dźwięków, że to było jakoś tak naturalne dla mnie, że po prostu ja się czuję nową osobą. Zresztą my kobiety lubimy tak sobie tak ciach i to jest tak odświeżające i to jest też bardzo mocno spójne z muzyką, którą proponuję. Już ten glamour taki celebrycki już mi nie chodził i już nie pasował i już chciałam coś zrobić na przekór i ta płyta też jest taka odważna, tak jak ta moja grzywka, chociaż już ją zapuściłam i teraz zobaczymy, co dalej będzie. Ale wygląda. Efekt uboczny tego wszystkiego, co się dzieje artystycznie. Ponad 20 lat związana jesteś z teatrem. A są jeszcze jakieś wymarzone role, Nataszy? O, no pewnie. Marzenia cały czas są. To nie jest tak, że już ta płyta i koniec. Ja tą płytę wydaję, a ja już mam w głowie kolejne pomysły. Kolejne moje skręty, bo inaczej to jak staniesz w miejscu, to już nigdy nic więcej nie zrobisz. Więc sama tak się mobilizuję, żeby nie osiąść na laurach. Chociaż trudno nawet powiedzieć o laurach, bo cały czas to jest ciężka praca. Ten piękny spektakl Pola Negri, który gram już od 9 lat. No to już jest 9 lat. Ja dalej nad tym pracuję, ale jest już moment, żeby skręcić, żeby próbować nowych rzeczy, żeby się odważyć na coś, co jest może niepokorne, może nie po drodze, ale coś, co da mi takie doświadczenie, że się będę rozwijała dalej. Bo jeszcze tak dużo przede mną. Tak, mam potrzebę w środku i cały czas wiem, że jest jeszcze tyle do zrobienia i tyle pięknych rzeczy do otwarcia nowych kart. Marzę tylko, żeby mi starczyło energii, zdrowia i cudownych ludzi wokół mnie, którzy mnie wspierają, bo to nie jest, że ja idę sama. To jest wsparcie mojego męża, mojej rodziny, mój menadżer i takiego teamu. Mam taki ciasny swój team, fajnych, zaufanych ludzi, na których zawsze mogę polegać, którzy mnie wspierają i są ze mną na dobre i na złe. Bardzo, bardzo jestem z tego dumna i tak sobie idę właśnie z moimi ludźmi do przodu. Kariera właściwie twoja rozpoczęła się od gimnastyki artystycznej, tak? Oj, za duże słowo kariera, bo ja w tej gimnastyce to... Tak, no zaczęłam trenować jako 7-letnia dziewczynka. 10 lat trenowałam gimnastykę. Jednak, rywalizacja zawsze sprawiała mi ogromny problem. Ja nie umiałam rywalizować z koleżankami, bo to są moje koleżanki. Ja się z nimi przyjaźniłam i nagle musimy stanąć na tej macie. I mnie to tak peszyło, mnie to tak jakoś kompletnie demobilizowało. Ja wszystko gubiłam natychmiast. Nie miałam przyjemności, bo to z przyborami jest jakby, taniec z przyborami, więc w ogóle... Ja uwielbiałam trenować, ja lubiłam tą systematyczność, lubiłam dyscyplinę, to mnie też nauczyło. To taka fajna szkoła życia była ta gimnastyka. Nie żałuję, bo to było świetne. To mi też dało taką fajną bazę do tego, żeby móc być tancerką. Chociaż też w ogóle nie przypuszczałam, że moje życie będzie związane z teatrem. Ja przez przypadek trafiłam do teatru, bo koleżanka łyżwiarka z klasy sportowej, to ona chciała do metra się dostać. I ja tak, wiesz... Poszłam dla towarzystwa, żeby się nie krępowała i ponieważ miałam w plecaku ciuchy na trening, z którego uciekłam, no to założyłam te ciuchy, zgłosiłam się i tak jakoś, patrz, no to jest, nie wiem, przypadek, przeznaczenie, a później to już mój tata. I Natasza, jeszcze raz szukają tam do metra, idź. Och, nie chciałam, ale jednak nogi mnie tam zaprowadziły do Teatru Buffo i tak już od 26 lat. To jest cudowne doświadczenie. To jest, ja życzę każdemu młodemu człowiekowi, który chce łączyć życie ze sceną, takiego doświadczenia, bo często jesteśmy rzucani tutaj w teatrze na głęboką wodę i musimy się odnaleźć, a czasami dostajemy taką szansę i to tylko od ciebie zależy, na ile ty bierzesz to na serio, na ile ty się przygotujesz do tego, na ile ty umiesz też pracować w zespole, bo to też nie jest, że teatr jest dla każdego, to też jest zespół, my na siebie pracujemy, my na siebie gramy, my tworzymy jedną całość, jest wspaniałe, ja uwielbiam wracać do teatru i z tymi młodymi ludźmi ich wspierać, dawać im jakieś rady i wspólnie osiągać ten cel, bo to jest spektakl, jakby ten efekt końcowy, to jest cel
tego naszego całego, całego naszego życia w teatrze i pracy w teatrze. Właśnie, i przychodzi do momentu, kiedy ten cel jest już spełniony i po spektaklu opadają emocje. Jak odreagowujesz? Bo to jest bardzo stresująca praca i wyczerpująca emocjonalnie. Ja już chodząc do teatru zapominam o wszystkich troskach. Mnie już nie boli palec, który tam sobie gdzieś tam wybiłam. Ja już nie myślę o tym, że może nie zdążyłam zrobić tego, to muszę jeszcze zadzwonić. Wszystko czyścimy, wyłączamy telefony, odkładamy na później i jestem tu i teraz. I teraz ja się skupiam na pracy. Więc to wszystko zaczyna się już w momencie przekroczenia drzwi teatru. I wtedy jest moment właśnie na moją pracę. I rzeczywiście ten moment takiego resetu, on nie trwa zbyt krótko, on jest raczej jeszcze przeniesiony do domu. Ja muszę w domu jeszcze usiąść, syna spokojnie, herbatkę wypić i wypuścić dopiero powietrze. I to nie jest tak szybko. Ja uwielbiam wieczorem po spektaklu tak się samochodem przejechać po Warszawie. I to chyba tak sobie puszczę muzyczkę, to wszystko wtedy gdzieś ucieka, wszystko co się wydarzyło, dobre, złe, wspaniałe, trudne. Bo to nie jest tak, że jak już gramy te spektakle po 9 lat, 15 czy nawet 20, że to wszystko jest tak. Za każdym razem jest na nowo adrenalina, na nowo podejście, właśnie żeby widz nie miał i żebym ja się miała takiego poczucia, że ja coś odgrzewam. To jest takie najbrzydsze określenie, odgrzewane kotlety, czyli ha, dobra, mam to, już zrobię. Nie wolno i nigdy tak o tym nie myślę, bo to się od razu czuję. I ja sama też po prostu jakaś taka, jakbym była dwudniowa, a to chodzi o to, żeby właśnie dać tą energię, to się od razu czuje, to jest teatr, to masz jak na dłoni, czy masz fan z tego, czy jesteś 100% na scenie, to jest dla mnie najważniejsze. Ta energia później między nami z widzem, żeby złapać tego widza za, nie powiem dalej, za co, ale to jest świetne, dla tych chwil właśnie warto zapomnieć o tym wszystkim i dać to 100%. Teraz zagraliśmy właśnie weekend po dwa spektakle i po raz pierwszy od roku usłyszeliśmy reakcje, bo tych widzów nie było wcześniej, kiedy były te streamingi online. To było dla nas, po prostu dla mnie, mi się tak serce cieszyło. Siedziałam w garderobie, słyszałam jak tam przez ten głośnik, jakie są reakcje. No muszę powiedzieć, że to było po prostu, sobie, no łezka mi się zakręciła, bo Boże kochany. W końcu niech to trwa. I co, no i ten reset no, troszeczkę trwa, a są spektakle, gdzie parę dni dochodzę do siebie właśnie po Polinegri, po takich dłuższych przerwach, kiedy gramy Polinegri, bo to jest chyba taki najtrudniejszy dla mnie i psychicznie, i fizycznie do przebrnięcia spektakl. I już nie mówię o siniakach i zdartych paznokciach, bo rzeczywiście no, jest bardzo wymagający dla mnie i tanecznie, i skupienie, i aktorsko, i też tempo tego spektaklu, gdzie ja mam jedną małą przerwę, chociaż ostatnio rok temu graliśmy bez przerwy, więc ja w ogóle przed wyjściem jeszcze malowałam paznokcie, zmieniałam się, bo zaczynam Polinegri jako nastoletnia dziewczynka, a później już jestem tą diwą, tą femme fatale Hollywood, więc musiałam 5 minut ten makijaż, więc ten stres towarzyszący też tym przebiórkom i żeby zdążyć, bo spektakl idzie non-stop, no to mnie bardzo dużo kosztuje za każdym razem i jak gramy dwa spektakle, to ja wracam, ja kompletnie nie wiem, jak się nazywam. To wchodzę do wanny i nie ma mnie 2 godziny, bo muszę dojść do siebie. To są rzeczywiście, ale satysfakcja, jaką masz na koniec, że wykonałaś tą ciężką pracę, że też byłaś gotowa na to wyzwanie takie no, mocno, mocno dynamiczne, to też sprawdzam się. Czas leci, lat mi nie ubywa i widzę, ile jest pracy, no, nawet nade mną, no, nad moją kondycją, dwukrotnie więcej niż wcześniej. Więc no, są takie momenty satysfakcji, ale taki jest ten zawód. No, to przede wszystkim pokora, i cały czas dążenie do perfekcji, czy nieosiadanie na laurach. Ciągła praca nad sobą. Tak.
Jesteś taką stuprocentową artystką, bo i piosenkarka, i tancerka, aktorka, komponujesz również, piszesz teksty, ale również zajmujesz się modą. Moda już się pojawiła dawno, dawno temu, znaczy dawno, no już przy okazji, jakoś zaraz, bo to było przy okazji Polity, gdzieś 9 lat temu wystartowałam z moją marką. Wspólnie ją tworzyłam wcześniej z moją przyjaciółką, projektantką Agnieszką Komornicką. Później troszeczkę ta moda się nam zmieniła i jakby teraz na tym etapie moja szwalnia znajduje się w Zabrzu. Tam mam moją projektantkę Olę Dziurę i tworzymy no, świetne rzeczy dla współczesnych dziewczyn. Mam nadzieję, że ta marka wytrzyma, bo rzeczywiście też walczymy o przetrwanie, tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy. Jednak tyle serca jest włożone w to i sama marka Muses to nie jest nazwa, to są ludzie, to są konkretni ludzie, którzy pracowali przez te lata na utrzymanie, na sukces, na to, żeby ta marka się rozwijała, żeby ona docierała, żeby te kolekcje powstawały. Dlatego nie chcę myśleć, że mogłoby się to wszystko skończyć. Walczę bardzo z moim wspólnikiem o istnienie dalsze i kolejne kolekcje. No na razie, jak wszyscy w zamrożeniu, więc i my czekamy, żeby to przeszło i żebyśmy mogli, żeby ruszyć z nową energią. Także, ale moda zawsze, od lat, była takim moim konikiem. Też wydaje mi się, że to uzupełnia też fantastycznie wszystko, co robię, te wszystkie dziedziny sztuki, właśnie śpiew, taniec, aktorstwo i moda, to wszystko idzie w parze. Tego nie da się rozłączyć. A dla mnie to jest tym bardziej ciekawe, jeżeli mogę z tego wszystkiego korzystać i taki sobie robić swój kociołek i się mogą magiczne rzeczy wydarzyć. Dlatego bardzo dbam o to, żeby te wszystkie jakby dziedziny też rozwijać i ta całość tworzy chyba fajny efekt końcowy, że ja wychodzę na scenę, że ja wiem, co ja mam zaśpiewać, co ja zatańczę, jak będę się czuła w tym wszystkim, jaki mam attitude do tego, no i jak wyglądam, to wszystko tworzy całość. Bardzo o to dbam od lat. Spełniasz się w tak wielu dziedzinach. Jakie jeszcze są nieodkryte pasje Nataszy? Są takie? Rany. Na razie nie starcza mi czasu. No właśnie, ale po tych wszystkich twoich projektach widzę, że możemy się wszystkiego spodziewać. Masz jeszcze takie niezrealizowane marzenia? O, no tak. Tak, ja dojrzewam powolutku chyba do mojego autorskiego musicalu. Noszę go już gdzieś w głowie też od kilku lat, ale to nigdy nie są proste rzeczy. I tak jak sobie przypominam pracę nad Polą Negri, kiedy pierwszy raz usiadłam razem jeszcze z świętej pamięci Wiktorem Kubiakiem, przepraszam, Januszem Józefowiczem, z Stokłosą, i tak sobie panowie przy mnie głośno rozmawiali, no Pola Negri, może by zrobić taki musical, kto by zagrał, i tak sobie, wiesz, próbowali szukać artystki. Ja tak siedziałam gdzieś z boczku i od tej rozmowy minęło chyba 5 lat, zanim ten spektakl powstał. Więc nie mam ciśnienia, ja też sobie powolutku nad tym pracuję. Jest pomysł i no, tak powolutku, bo jak to jest, że tu grasz, tu koncerty i nigdy nie ma czasu, a może właśnie teraz jest dobry czas, żeby ruszyć i odważyć się na własny musical, chociaż no, zobaczymy, no, na razie małymi kroczkami. A powiedz mi, jaką jesteś mamą wymagającą, bo od siebie bardzo dużo wymagasz, dążysz do perfekcji, wszystko co robisz jest idealne, więc czy to samo przekładasz na córę? No, w tym zawodzie nie można inaczej, bo nie ma półśrodków, dlatego też zawsze myślę o tym, że może być lepiej i staram się, żeby było lepiej, a w domu no też uczę się na błędach. Nie wiem, jak być perfekcyjną mamą. Po prostu chcę poświęcać mojej córce najwięcej czasu, jak to w ogóle możliwe. I mamy takie relacje przyjacielskie z moją córą. I ja też, ja chyba to wyniosłam po prostu z mojego domu. Ja mam cudownych
rodziców, mam mamę, mój tata już świętej pamięci, ale z moim tatą łączyła mnie taka no, specjalna więź. To on ze mną właśnie spędzał każdą po prostu sekundę, zawsze na mnie miał czas, zawsze mnie odwoził, przywoził. Chodziliśmy na spacery, zabierał mnie do naszej lodziarni ukochanej Palermo na Mokotowskiej tutaj w Warszawie. To były nasze takie momenty. I ja też gdzieś, wiesz, naturalnie we mnie jakoś, wiesz, tak myślę dokładnie w taki sam sposób o mnie i o Kalinie. Ja sobie nie wyobrażam, że ja nie mogę znaleźć dla niej czasu. Nie ma takiej opcji. Ja nie zagram spektaklu i ja z nią będę. Ja wszystko rzucę, leciałam do przedszkola, jeszcze jak w przedszkolu była, bo już 13 lat ma Kalinka, żeby zobaczyć jej występy na koniec, tam przy okazji świąt, tam zawsze były te dzieci przygotowywały. I to było tak cudne, wzruszona z łzami w oczach, kręciłam na telefon, jak wszyscy inni rodzice. I to było najpiękniejsze doświadczenie dla mnie, że ta moja tam skrępowana cała tą sukienkę kręciła na tych występach. I troszkę sobie przypominam siebie. Jak też mówiłam, tacie, tata, nie przychodź na zawody, bo ja na pewno nie wygram, bo powiedziałam, że nie wygram, bo mnie to strasznie krępowało wszystko. A mój tata, dobrze, dobrze. Po czym ja wiedziałam, że on tam jest i on tam zawsze był na tych zawodach. Zawsze tam za murkiem schowany, ale wiesz, jakie to dawało ta jego miłość i to, że on jest ze mną na dobre i na złe, daje ci taką siłę. Ja to zrozumiałam chyba teraz dopiero jako dorosły człowiek, jak wspominam to wszystko. I myślę, że im więcej dam tej mojej Kalinie miłości, takiego wsparcia, takiej atencji, czasu po prostu razem, tym ona będzie pewniejsza, mocniejsza i będzie fajnym człowiekiem. I uwielbiam czas spędzony z nią. Jest inteligentna, jest po prostu, tak mnie potrafi rozśmieszyć, tak mnie tata potrafił rozśmieszać i mój mąż, także mam teraz dwójkę takich łobuzów tu w domu, cudownych, także no, to jest nasze szczęście, Kali. A chciałabyś, żeby wybrała twój zawód? Ja takiej troszeczkę, jak sobie tak żartujemy, ja mówię sobie, no Kalinka, no niestety, ale muszę ci powiedzieć, że będzie żartem, a ona nie, ale myślę, że to się prędzej czy później pewnie tak skończy, chociaż zobaczymy. Dla niej to też nie jest łatwa sytuacja. Ona ma tatę reżysera, mamę na scenie, ona jest w tym sosie, ona jakby uczestniczy w tym, mimo że nie ciągamy jej do teatru. Niech ona ma swoje dzieciństwo, to raczej jest, że ja rezygnuję, żeby z nią być, niż ją ciągnę, bo nie mogę przegapić tam koncertu. Oczywiście no, są swoje zajętości i fajnie, jak każdy ma swój czas, swój moment, ale nie naciskamy, zobaczymy. Ja myślę, że ona sobie dojrzeje do tego, a jak nie dojrzeje, to będzie cudownie, jeżeli ona... Ja jej tylko powiedziałam sobie, znajdziesz sobie coś, czym będziesz się czuła fajnie, czym będziesz najlepsza, i to sobie rozwijaj. I to jest najważniejsze. To ma tobie sprawiać przyjemność, żebyś nie szła do pracy z myślą, o Boże, muszę wstać do pracy. Nie. Ty masz mieć fan z tego, że idziesz do pracy. Więc na razie to są takie rozmowy. No ona ma 13 lat, więc jeszcze nie ma. A ja też nie wiedziałam, jak ja miałam 13 lat. Co ja mogłam wiedzieć w ogóle, co ja będę robiła w życiu? Czy ja miałam być mistrzynią świata w gimnastyce, mimo że nienawidziłam tych zawodów. I widzisz, no i to tak jakoś to życie się układa. Także patrzymy, obserwujemy, ale śpiewa non-stop, śpiewa tak pięknie, że ach, ja bym tak chciała śpiewać. Jakie są plany na najbliższe miesiące? Czyli tak, skupiamy się teraz na płycie, na promocji. Tak. Trzeci singiel, czwarty singiel i się nie obejrzymy, jak już będzie lato. I mam nadzieję, że może jeszcze z piątym wskoczymy w jakąś taką troszeczkę bardziej dynamiczną piosenkę. I potem już będzie cała płyta. Także już się nie mogę doczekać, chociaż to tak zleci. A już wiosna nas już tu wita za oknem, tak tu spoglądam, bo w domku jestem. Pozasłaniałam, bo jest takie słońce, ale cudownie, zaraz idę na spacer z córą. Dokładnie, ale oprócz tego w teatrze będzie można również zobaczyć Ciebie. Ale oczywiście w teatrze, no jeżeli nas nie zamkną, to zapraszamy serdecznie. I na Pole Negri, bo to mój spektakl kochany, w którym zawsze można mnie zobaczyć, bo nieprzerwanie od 9 lat, bez zastępstwa.
O, bywało trudno. Piotruś Pan, cudowna propozycja dla całej rodziny. Zresztą audiobook też wyszedł z taką wersją audio, musicalu, ale ze wspaniałymi rolami właśnie Wiktora Zborowskiego, Edyty Geppert. A ja w roli dorosłej Wendy jestem narratorem całej tej opowieści. Wspaniałe role dzieciaczków z piękną muzyką Janusza Stokłosy, także także na tego Piotrusia, na Romeo zapraszam. Tam będę na ekranie, bo tam już jako wirtualna gwiazda, bo Romeo i Julia jest w wersji Future i też właśnie w technologii 3D live. I co? No i koncerty. Tak, koncerty bałkański, rosyjski, hity, buffo, także mam nadzieję do zobaczenia w teatrze. No Będzie i się. na moich koncertach, Boże, kiedy ja zacznę moje koncerty grać nową muzyką, no. No właśnie. Życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby wszystkie projekty doszły do skutku i żeby wreszcie skończył się lockdown i mogliśmy spotkać się na koncertach na żywo już. Dokładnie, ja także tego życzę nam wszystkim, zdrówka przede wszystkim i no i do zobaczenia, tak normalnie, po ludzku.